Wiadomo, co dalej z Mevo. Rowery elektryczne firmy Segway zastąpią rowery, w których zdiagnozowano uszkodzenia ramy. We flocie Mevo pozostanie 1000 już dostarczonych do Gdańska rowerów bez napędu, co do których nie ma żadnych zastrzeżeń. Decyzję o zmianie producenta elektryków podjął hiszpański operator Mevo. Rzeczywiście, dotychczas byliśmy w takim miejscu, gdzie trwała dyskusja, czy te ramy do rowerów Mevo dostarczonych przez włoską firmę będą wzmacniane, czy też będą nowe rowery. Decyzja zapadła, że dla bezpieczeństwa użytkowników, dla pewności, z pewności tego systemu będą nowe rowery. Operator City Bike Global przedstawił obszarowi metropolitalnemu nowego podwykonawcę, dostawcę tych rowerów. Jest to firma amerykańsko-chińska Segway. Te rowery sprawdzają się już w innych miastach. Tysiące tych rowerów jeżdżą w Europie. Miałem okazję testować ten rower i rzeczywiście on jest o wiele lepszy od tego roweru włoskiego. Lepsze przyspieszenie, lepsze wspomaganie, wygodniejszy przede wszystkim, stabilniejszy, solidniejszy też, to co potwierdził zresztą firma, która dokonywała takiego audytu tego roweru, że on jest z lepszych części skonstruowany niż ten rower włoski. Ten rower ma też dużo takich gadżetów przydatnych, umilających jazdę, nie, można ładować telefon. Jest wskaźnik pokazujący prędkość, światełko nam miga przy hamowaniu, z tyłu czerwone. Zapinanie tego roweru, zdawanie go jest o wiele prostsze z punktu widzenia użytkownika niż w tych rowerach włoskich. Ale w związku z tym, że jest wybrany nowy wykonawca tych rowerów, więc będziemy musieli trochę na nie poczekać. Na szczęście nie jest to termin absolutnie przyszłoroczny. Operator tutaj potwierdził, że w tym roku te rowery mają ruszyć. Harmonogram wygląda w taki sposób, że w połowie sierpnia będą te testy wewnętrzne tego roweru. Na początku września odbędzie się ten etap drugi, czyli już udostępniony mieszkańcom 50% flot rowerów, gdzie będzie można za symbolicznego grosza korzystać. I optymistyczna wersja to jest koniec września, pesymistyczna połowa listopada, będzie już pełny system, w pełni działający, więc no, trzymamy kciuki, bo te rowery rzeczywiście wydają się o wiele lepsze. Pod koniec maja obszar metropolitalny podpisał City Bike Global aneks do umowy, co powoduje, że w sierpniu bieżącego roku ponownie rozpoczęte zostaną wewnętrzne testy. Gdy będą przebiegały pomyślnie, we wrześniu operator udostępni system mieszkańcom obszaru w ramach testów zewnętrznych. Po ich zakończeniu, gdy wszystko będzie przebiegało jak należy, system zostanie oddany do użytku wszystkich mieszkańców.